poradni. Panie starosto, w dniu dzisiejszym do biura rady, do przewodniczącego rady powiatu wpłynęło oświadczenie radnego Radka Wierzchowskiego, pana Rafała Dąbika, i pozwolę sobie państwa zapoznać z jego treścią. Z uwagi na niedopełnienie przeze mnie terminu złożenia oświadczenia majątkowego radnego powiatu oświadczam, że powyższa sytuacja zaistniała z powodu mojego złego stanu zdrowia w okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku. Ponieważ nie mogę zapewnić, iż podobna sytuacja nie będzie miała miejsca w przyszłości oraz mając na względzie dobro moich wyborców, którzy oddali na mnie głosy, z żalem stwierdzam, iż podjąłem decyzję o rezygnacji z dniem dzisiejszym z funkcji radnego Rady Powiatu Wierzchowskiego. Swoją wiedzę i doświadczenie postaram się wykorzystać w miarę swoich możliwości w innych obszarach działalności społecznej. Podpisał Rafał Dąbik. Dziękuję bardzo. Moment, kiedy musimy zacząć głosować. Czy mamy jeszcze coś do dodania? Jest to przykre, bo musimy podejmować pewne uchwały, decyzje, które dotyczą naszego kolegi, z którym tyle czasu spędziliśmy tutaj w Radzie, a tym bardziej bardzo przykre jest to również dla mnie, jako kolegi z jednego ugrupowania praktycznie, z jednego klubu. No ale jesteśmy klubem, które szanuje prawo, a wiadomo, że kolega to prawo naruszył. Nie chcę powiedzieć, że złamał. Dlatego też bez względu na to, jaka decyzja nasza będzie tutaj, jaka forma tej uchwały, czy ją przyjmiemy, czy ją odrzucimy, to podejrzewam, że za jakiś czas znowu wróci ten problem z powrotem tutaj na posiedzenie Rady Powiatu. I myślę, że należałoby podjąć pewne męskie decyzje. Rafał na pewno do mnie osobiście nie będzie miał żadnych pretensji ani żali, tym bardziej, że złożył oświadczenie, a w tym oświadczeniu stwierdził, że rezygnuje z powierzonego mu przez społeczeństwo mandatu. Dlatego też ja, mówiąc za siebie, będę głosował za przyjęciem tej uchwały i odwołaniem kolegi ze stanowiska radnego powiatu wierzchowskiego. Dziękuję. W głosowaniu nie może brać udział radny, którego interesu prawnego uchwała dotyczy. W związku z powyższym Rafał Dąbik nie może brać udziału w głosowaniu za tą uchwałą. Rafała poprosimy na sesję i podziękujemy mu, bo tego akurat wymaga i tak powinniśmy się zachować. Dzisiaj mówimy zwykłe słowo. Rafał, dzięki za to, co do tej pory z nami tutaj robiłeś. Dzięki za każdą podejmowaną uchwałę, czy za, czy przeciw.